Bałkańskie rytmy, polska moc. Znów przetańczymy całą noc. I jeszcze jeden malutki wina twar i cały Woodstock ruszy w dach. Jak to jest poprowadzić zumbę dla tylu osób online na najpiękniejszej domówce? No, słuchajcie, jak widziałam odsłony na tutejszych imprezach po kilka tysięcy ludzi i mieć świadomość tego, że rano ci, którzy dopiero wstali i ci, którzy jeszcze się nie położyli, tańczą z tobą kilka tysięcy osób, no słuchajcie, to jest moc. W ogóle ci ludzie tutaj dookoła, to jest taka energia, to jest ta moc, idea, fantastyczna sprawa. Czy mimo tego, że publiczność jest przed ekranami, a nie przed tobą, to czujesz tą samą energię, jak gdybyś prowadziła zajęcia bezpośrednio, przed ludźmi, z ludźmi? Ten czas, który był teraz, ten czas pandemii, przyzwyczaił nas do tego trochę, że pracujemy już online, tańczymy już online, ale ja wiem, że te wszystkie lajki, te serduszka, które wysyłacie, te uśmiechy i wielkie wow, daje taką energię tutaj nam na scenie. Zresztą mam nadzieję, że ją widzieliście, a ja czułam ją od was naprawdę mega.